Witam. Ja po prostu się obudziłem. Ja zwyczajnie otworzyłem swoje oczy. Ja tylko. mnie nie było chwilę. I chyba wczoraj jeszcze mówiłem, że już nic mnie nie zaskoczy, że już nie ma takiej rzeczy, że już nie ma możliwości. Czyż nie da się. się nie da po prostu już. Że już jesteśmy w takim momencie, gdzie nic mnie nie zaskoczy, że już da się dostać banasa, to że wchodzić do gry i. i tyle. Nie. Nie widzowie. Jeżeli to, co się stało, to jest prawda, a pewnie za chwilę yy, wyjdzie, czy to prawda, czy nie, na rynku już wychodzi, to. CO TO w OGÓLE MA BYĆ?! Na początku jeszcze. Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cenne klejek. Ja pierdzielę. Możecie se wejść, kupić coś. Albo sprzedać, bo może to już nawet lepsze. Ja pierdzielę. Skodem Zone. CO TO JEST?! Walf? Kliknęło jakiś guziczek? W ogóle co? Jak? Kto? Kto i dlaczego? Uznali się. A, coś tam. Coś tam. Kliknęli się jakiś guziczek. I przez przypadek i temy w lobby CSGO były za mm, minus 70%. Były za 30% tego co jest na markecie w Argentynie. Czyli na przykład dało się kupować klucze do TF2 za 2 zł Ja pierdolę. No i zależy, ile ci ludzie tego nakupili. Czy, I czy jeszcze to, jeszcze to naprawili, czy dalej u was, uża, uważają, że to jest w porządku i tak ma być. Jak to sfiksowali, to dobrze. Ale pytanie, za ile te klucze będą za tydzień? Jak te wszystkie klucze, kurwa, co kupili ci ludzie, wejdą na trade one? Ja pierdolę chłopacy. Zależy, naprawdę to zależy, bo jeżeli to na przykład było i jest dalej, i tak będzie na przykład przez tydzień. To te klucze długo będą odbijać. Naprawdę długo. A jeżeli to już się skończyło, chociaż z tego co widać, to gdyby tak było dalej, to te klucze by leciały i leciały i leciały w dół. To możemy za tydzień dostać wielką wyprzedaż na Renex Steam. Możemy dostać fabrykę kurwa miliarderów, fabrykę gazeliarderów, kurwa darmowe pieniądze z nieba yy, i możemy dostać naprawdę. Po prostu fabrykę dobroci, kurwa szczęśliwości i yy, nie wiem, yy, szczęśliwe dzieci yy, w różnych krajach tego świata, nawet w Azji. Dosłownie. Ale nie wiem, jak to powiedzieć. Ja do, Dopiero wstałem. Ja nie wiedziałem, że mnie to czeka. Ja nie wiedziałem, że to jest jeszcze możliwe, że jakby jesteśmy. No, wyobraźcie sobie, że nagle się. Bu... jakby była. Wyobraźcie sobie, że jeszcze by trwała promocja na Paryż i, i w pa ten. W Argentynie e, kapsuły by były za, za 30 groszy. Przynajmniej tyle dobrze, że tego nie ma, bo to już by był naprawdę totalny rozpierdolistny koniec świata. Na razie skutki są takie. Ja się sam zastanawiam, czy nie sprzedawać e, rzeczy na bajorderach, jakie mam w tym momencie, i nie ten. I nie schomikować pieniędzy na ten moment. Czy na przykład tego nie zrobić na kilka kont, żeby to rozłożyć po prostu. To jest zabawne, śmieszne, ha ha ha, dowcipas, hu hu hu. Ja pierdolę. A to dopiero ten, a za tydzień niebnie, Bo tu jeszcze, bo to trade tradebany jeszcze ludzie mają. To dopiero za tydzień będzie kurwa śmiesznie. Pytanie czy te, stył... ten, yy... drakur, stickery wszystkie jebną.